serdecznie w kolejnym wydaniu Szkolnych Wiadomości w telewizji TV Piast. Nazywam się Maja Kopiec i mam przyjemność poprowadzić dla Was dzisiejsze wiadomości, które w całości będą poświęcone górniczemu świętu Barbórce. Na początek przypomnę Wam zwyczaje i tradycje związane z tym dniem. Barbórka, czyli Dzień Górnika, tradycyjnie obchodzony jest 4 grudnia. Tego dnia przypada Dzień Patronki Górników, Świętej Barbary z Nikomedii. Jakie zwyczaje wiążą się z tym świętem? Dlaczego to właśnie Święta Barbara jest patronką górników i ich ciężkiej pracy? Poznajcie historię górniczego święta. Barbórka jest tradycyjnym świętem górników, ale tego dnia świętują również geolodzy i inne osoby wykonujące zawody związane z poszukiwaniem paliw kopalnych. Patronką górników, ale także trudnej pracy i dobrej śmierci jest Święta Barbara. Kobieta miała żyć na przełomie III i IV wieku. Pochodziła z pogańskiej rodziny z Heliopolis, leżącym na terenie dzisiejszego Libanu. Jej ojciec wysłał ją na naukę do Nikomedii, starożytnego miasta leżącego na terenie dzisiejszej Turcji. Tam przyjęła chrześcijaństwo. Według podań zmiana wiary przez dziewczynę nie spodobała się jej ojcu, który doniósł na nią władzą Cesarstwa Rzymskiego, prześladującym w tym czasie chrześcijan. Barbara została zamknięta w wieży, w której według podań miał się jej objawić anioł. Według jednej z wersji legendy, kobiecie udało się zbiec z więzienia i ukryć w czelnie skalnej. Jednak ostatecznie została skazana na śmierć i ścięta mieczem, a jej ojciec miał zostać trafiony piorunem. Ze względu na ukrycie się przed prześladowcami w skalnej szczelinie, Barbara jest uznawana za patronkę górników. Prawdopodobnie ze względu na uderzenie pioruna, który trafił jej ojca, Święta Barbara jest również uznawana za patronkę artylerii i niespodziewanej śmierci. Tradycyjnie Barbórka zaczyna się uroczystą mszą świętą w kościele lub w cechowni, pomieszczeniu w kopalni, w którym górnicy zbierają się przed zjazdem pod ziemię przy figurze Świętej Barbary. Po mszy świętej górnicze orkiestry przechodzą ulicami górniczych osiedli, maszerując w głośnej paradzie, której stałym elementem jest odegranie górniczego hymnu. Jedną z najsłynniejszych w Polsce tego typu parad przechodzi co roku przez katowickie osiedle Nikiszowiec. Na stronie szkoły znajduje się link, gdzie można zobaczyć przemarsz orkiestry górniczej. Górnicy świętują Barbórkę ubrani w tradycyjny górniczy mundur z charakterystycznym górniczym czako nakryciem głowy. Zwyczaj noszenia munduru wprowadzono na Górnym Śląsku w XVIII wieku. Jego wzór pochodzi z niemieckiego zagłębia Rury. Na górniczym mundurze znajduje się zwykle górnicze godło przedstawiające dwa skrzyżowane górnicze narzędzia, nazywane popularnie młotkami. Jedno z nich to żelazko, a drugi to perlik. A teraz zapraszam do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez klasę 1B. Dziękuję wszystkim za uwagę. Dzisiejsze wiadomości przygotowała dla Was Maja Kopiec.